8 lat temu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski zainicjował akcję czytelniczą Narodowe Czytanie. Przez 7 milionów edycji czytaliśmy różne dzieła polskich poetów i pisarzy, m.in. Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza czy Aleksandra Frydry. W tym roku decyzją pary prezydenckiej narodową lekturą będą nowele polskie. Są to Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje do strażaków Bruno Schulza, Orka Władysława Reymonta, Rozdziobią nas pruki wrony Stefana Żeromskiego, Sachem Henryka Sienkiewicza i Sawa Henryka Żywuskiego. Tak na kolejną edycję Narodowego Czytania zaprasza prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Spotkajmy się wszyscy w sobotę, 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno i aktualność nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która, popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości. Biblioteka pod Atlantami serdecznie zaprasza 7 września na godzinę 10 do filii numer 5 z oddziałem dziecięcym mieszczącej się w budynku przy ulicy 1 Maja 149 w Sobięcinie. Tego dnia przedstawiciele władz, instytucji kultury oraz placówek oświatowych, a także mieszkańcy naszego miasta czytać będą fragmenty polskich nowel. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do tego wydarzenia. Można zabrać ze sobą własne egzemplarze nowel, ponieważ będzie okazja przybić do nich pamiątkową pieczątkę. Spotkajmy się tego dnia i wspólnie przeczytajmy kolejne znakomite polskie utwory.